Dzień dobry, witam. Nazywam się Magdalena Noszczyk, jestem pracowniczką Fundacji WWF Polska i przychodzę dzisiaj do Państwa, żeby opowiedzieć o tym, jak wszystko jest ze sobą połączone, czyli opowiem trochę w ciągu tych 20 minut o tym, jak ważna jest ochrona środowiska i zaczynając od tytułu, które tutaj wpisałam po angielsku, Everything Eventually Connects, to jest jeden z cytatów znanego designera amerykańskiego, który uznawał, że wszystko jest ze sobą w końcu jakoś połączone. Ja też będę chciała tutaj Państwa przekonać do tego, że to, że staramy się o zadbanie i o pewien poziom jakości swojego życia, to jest ważne, każdy jakby dąży do szczęścia, natomiast ono jest, i to jest udowodnione, powiązane z stanem ochrony środowiska, ze stanem środowiska, w którym żyjemy. I tak jak tutaj pokazuję teraz na slajdzie, niebo, które jest upstrzone gwiazdami, tak od zarania dziejów, od początków cywilizacji ludzie jakoś próbowali właśnie sobie łączyć różne rzeczy i powstawały na przykład na tym sklepieniu niebieskim różne pomysły na to, co tam można zobaczyć, powstawały jakieś postacie, powstawały jakieś zwierzęta z tego łączenia kropek. No i za tym też szły ogromne, niesamowite mitologie, które znamy do tej pory. A ja tutaj nie będę chciała właśnie opowiadać żadnych mitologii, ale będę chciała, opierając się na aktualnej wiedzy naukowej, opowiedzieć o tym, jak ważne jest to, żeby łączyć te różne kropki, to co lokalne z tym co globalnie w szkole, w formalnym systemie oświaty, ale też również podczas różnych innych pozaszkolnych aktywnościach, kiedy opowiadamy o ekologii, o ochronie środowiska i o całym takim worku edukacji dla zrównoważonego rozwoju, który jest bardzo szerokim workiem i naprawdę wiele rzeczy bardzo często trudno zrozumieć, ale warto budować takie mosty różnych powiązań, opierając się na faktach naukowych, doniesieniach naukowych. I to też będę się tutaj starała też dla Państwa zrobić. Na tym slajdzie widzimy kilka zdjęć z tego wyjątkowego roku, roku 2020. Zaczęliśmy wielkimi pożarami w Australii. Mamy tutaj też zdjęcie z pożaru z terenów Biebrzańskiego Parku Narodowego, który trawi nasz park. Już ponad 6 tysięcy hektarów parku się spaliło. Mamy tutaj też zdjęcie zeszłorocznej wysuszonej Wisły, która miała rekordowo niski poziom wody. W tym roku meteorolodzy zapowiadają, że będzie jeszcze gorzej. I mamy też tutaj zdjęcie w prawym górnym rogu związanej z potężną chmarą szarańczy, która w tym momencie zjada wszystko na swojej drodze w obszarze Afryki Wschodniej i już w tym momencie doniesienia z tamtego regionu świata pokazują, że będziemy walczyć nie dość, że z pandemią i będziemy dalej jakby tutaj zastanawiać się, jak wychodzić z tego kryzysu pandemicznego, to będziemy mieć jeszcze więcej głodujących właśnie w tej części świata, ponieważ ludzie nie będą w stanie sobie zapewnić dostępu do żywności. Czy to jest ze sobą połączone? No, ja tutaj widzę jedno takie duże połączenie, jeden duży jakiś taki worek skutków i przyczyn i tutaj oczywiście mówię o zmianach klimatycznych i tak ważne jest to, żeby tak naprawdę nadawać tym zmianom klimatycznym w edukacji, w nauczaniu ten charakter właśnie lokalny, jakby popatrzeć, co się dzieje tutaj, w naszej miejscowości, co się dzieje w naszym kraju, co się dzieje w innych krajach i też podkreślać cały czas, że nie jesteśmy samotną wyspą, na której jesteśmy i że możemy się od tej całej reszty świata odciąć, bo ekosystemy nie mają granic, klimat też nie ma granic i na te rzeczy musimy patrzeć akurat globalnie, bo jesteśmy wszyscy ze sobą z tym powiązani. No nie jest tak, że w Krakowie będzie brudne, zanieczyszczone powietrze i smog, a tuż za Krakowem, nie wiem, w jakiejś tam podkrakowskiej miejscowości tego ludzie już nie będą doświadczać. No tak nie jest. Akurat topografia miasta pokazuje, że no nie da się po prostu równo z granicą miasta od pewnych rzeczy odciąć, więc to jest bardzo, bardzo ważne.
I właśnie dlatego dzisiaj nie jestem z Państwem na konferencji, tylko nagrywam film, żebyście Państwo mogli sobie go odtworzyć u siebie w domach. Ponieważ jest kwiecień, szaleje pandemia koronawirusa i wszystko się zaczęło na targach, gdzie handluje się dziką fauną i florą. I to jest bardzo ważne, żeby to też podkreślać, że nieuregulowane, nielegalne wszelkie aktywności związane właśnie z handlem dziką przyrodą ma bezpośrednie przełożenie na to, co się z tą bioróżnorodnością i ze stanem środowiska dzieje. Zarówno lokalnie, jak i globalnie. Tak jak właśnie teraz siedzimy w domach i nie możemy wyjść bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez maseczek, tak też trzeba pamiętać o tym, że pewne rzeczy gdzieś mają swój początek i tutaj właśnie badamy, co to się tak naprawdę zadziało, czy to zjedzenie łuskowca, mięsa łuskowca, czy to zjedzenie mięsa nietoperza spowodowało przeniesienie się wirusa i zmutowanie tak, że później ludzie się od siebie zarażali, ale to jest bardzo ważne, żeby jakby mieć to w głowie, że to, co się dzieje teraz w tym momencie na świecie, jest związane też z tym, w jaki sposób traktujemy przyrodę. Jesteśmy w trendzie wielkiego przyspieszenia i tutaj na tym slajdzie można zobaczyć, jak nam wszystko rośnie i zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy zajmują się ekonomią i starają się chronić gospodarkę, to się cieszą, że im rośnie. No tak, no, zużywamy coraz więcej energii, rośnie nam populacja zarówno globalnie, jak i populacje w miastach, coraz bardziej się urbanizujemy, budujemy zapory, rozbudowujemy sieci dróg, sieci autostrad, rozkręcamy transport i to się dzieje już od XIX wieku, natomiast w tym momencie to jest ogromne przyspieszenie. Mamy dostęp do informacji, wiemy jak używać nowoczesne technologie, potrzebujemy na nie coraz więcej energii, potrzebujemy na nie coraz więcej surowców, coraz więcej nawozów, rolnictwo jest coraz bardziej uprzemysłowione. Ale co za tym idzie? Idzie trend wielkiego przyspieszenia związany z degradacją środowiska globalnie. Emitujemy coraz więcej dwutlenku węgla i jego ekwiwalentów, które ocieplają nam klimat, które zatrzymują się w atmosferze i powodują, że globalnie temperatura się podnosi i to jest już proces, który jest naprawdę obserwowany przez bardzo wielu różnych decydentów i możemy obserwować co roku duże wysiłki międzynarodowe podczas konferencji COP i one się odbywają rok rocznie, poprzedzone przez różnego rodzaju grupy robocze. I wszyscy dążą do tego, żeby tak naprawdę ten klimat już się nie ocieplał tak szybko, jak to ma teraz w tym momencie miejsce. I międzyrządowy panel IPCC zwraca też uwagę na to, że ich modele już trochę nie nadążają za rzeczywistością. Coraz więcej metanu, coraz więcej połowów, morza, oceany są przeławiane. Betonujemy miasta, wycinamy lasy pod nowe uprawy roślin, pod hodowlę bydła i degradujemy absolutnie całą biosferę. No i co dalej? No niestety przekraczamy pewne granice. Przekraczamy granice i tak jak sztokholmskie centrum badawcze, tak zwane Resilience Center, pokazało nam, które z granic zostały przekroczone. Zostało to badanie ponowione i policzone jeszcze raz w 2015 roku. I możemy zobaczyć, że tutaj właśnie na tym wykresie no już w trzech tematach przekroczyliśmy granice w sposób niebezpieczny i nie wiemy, jakie będą tego konsekwencje. Naukowcy próbują oszacować, co się będzie działo, ile gatunków wyginie w najbliższym czasie ze względu na tak duży, tak wysoki poziom potasu i azotu w wodach naszej planety ze względu na rolnictwo przemysłowe. No i trzecia granica, która została znacznie przekroczona, to tempo wymierania gatunków. To jesteśmy w trakcie kolejnego dużego wymierania i niektórzy naukowcy mówią nawet już o tym, że jesteśmy w epoce antropocenu, czyli takiej epoce, która jest kształtowana przez człowieka, bo tak mocno przekształciliśmy środowisko przyrodnicze.
My się uczymy w szkole o bardzo prostych sieciach zależności i sieciach troficznych pomiędzy zwierzętami. I tutaj po lewej stronie możecie Państwo zobaczyć właśnie taki rysunek ze szkoły, zeskanowany z podręcznika, co kto i kogo je. Natomiast one są bardziej skomplikowane i pewną trudność sprawia to, że ten węzeł gordyjski zależności, który pokazuję właśnie po prawej stronie, a to jest sieć powiązań troficznych jednego z gatunków łososiowatych w północnym Atlantyku, że my wielu tych zwierząt nie znamy. Nie znamy ich biologii, ekologii tak do końca. Wielu tych roślin, tych glonów, które tam są, które też mają wpływ na inne gatunki, też nie znamy. A ponieważ przekształcamy środowisko, nie wiemy, jaka jest ich pojemność, nie wiemy, jaka jest ich wytrzymałość w tym środowisku. W takim razie, jeżeli zniknie jakiś jeden element z tej sieci, co się zadzieje z innymi gatunkami? I to jest takie duże pytanie, które sobie zadajemy. Warto je sobie też zadawać na takim poziomie lokalnym, co się stanie, jeżeli, nie wiem, wytną mi to moją to pole przed blokiem, która jest na przykład miejscem dla wielu ptaków czy owadów. Sami też doświadczamy tych skutków zabetonowania naszych osiedli i tego, co się dzieje w naszym lokalnym środowisku przyrodniczym i jak ta przyroda po prostu znika. A proszę też zastanowić się nad tym, co się dzieje, jeżeli z tego gordyjskiego łańcucha, z gordyjskiego węzła tych powiązań zniknie jakiś jeden element, jaki on ma wpływ na całą resztę. To, co podkreślamy jako organizacje ekologiczne, to jest to, że my musimy sobie zapewniać te podstawowe potrzeby, które być może Państwo kojarzycie i znacie z piramidy potrzeb Maslowa, amerykańskiego psychologa, no bo dostęp do bezpiecznej, czystej wody no jest podstawową potrzebą, musimy pić. Dostęp do pożywienia, które ma miejsce, ma początek na polach, no to też jest podstawowa potrzeba. Oczywiście my jesteśmy do tego bardzo mocno odcięci, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w miastach, no bo idziemy po żywność do supermarketu. I tak ważne jest w tej edukacji pokazywanie, gdzie zaczyna się to, co mamy w lodówce, gdzie zaczyna się to, co mamy na naszych talerzach w ramach naszego niedzielnego obiadu, gdzie zaczyna się ta kawa, którą codziennie pijemy rano, skąd bierze się herbata, którą bierzemy sobie do termosu i też gdzie zaczyna się i gdzie kończy nasz Bałtyk, że to miejsce, gdzie on się zaczyna, to jest na przykład właśnie ten nasz kran, który odkręcamy być może w sposób niepotrzebny i zużywając wodę na przykład, nie wiem, podczas mycia zębów czy golenia się, a niech leci, przecież nie, coś, kto się będzie przejmować tymi 2-3 litrami wody, które właśnie w tym momencie spłyną do zlewu. No i czwarty element właśnie z celów zrównoważonego rozwoju, które tutaj Państwo widzicie, które są jakby podstawą, czyli ta ochrona biosfery jest absolutnie kluczowa do tego, żeby tak naprawdę osiągać pozostałe inne cele zrównoważonego rozwoju, no to jest ochrona klimatu, bo to nas dotknie wszystkich, tylko teraz walczymy o to i wszystkie wysiłki międzynarodowe prowadzą nas do tego, żebyśmy jak najmniej dotkliwie odczuwali skutki zmian klimatycznych, bo je odczujemy, tylko każdy jakby w swoim czasie. Tutaj na tym kolejnym slajdzie widzicie Państwo ogromną ilość marek, które zostały i tutaj właśnie różne logotypy, które zostały wklejone i jak one są ze sobą powiązane, jak one są ze sobą połączone, kto jest szefem której marki. Pokazuję ten slajd po to, żeby też podkreślić, że edukacja dla zrównoważonego rozwoju to też edukacja konsumencka. Bo tak jak wcześniej sobie zadawaliśmy pytania, skąd się bierze kartka w zeszycie, skąd się bierze herbata, którą piję, skąd się bierze bawełna na piżamę, w której chodzę spać, to tutaj możemy zacząć szukać odpowiedzi. To znaczy zastanówmy się, kto produkuje nasze ubrania, kto jest na samym początku, kto z tego ma najwięcej korzyści. I też zachęcam do budowania pewnej presji społecznej, presji konsumenckiej na te firmy, które nie trzymają się pewnych standardów środowiskowych. Jak również tutaj dodam, jak ważne jest w zrównoważonym rozwoju też trzymanie się standardów pracowniczych.
Ważne jest to, żeby podpisywać petycje, żeby interesować się, w jaki sposób powstają moje ubrania, w jaki sposób powstaje moja ulubiona czekolada, w jaki sposób powstają moje buty, z jakich surowców się biorą i czy osoby, które je produkują, mają godzinową za to zapłatę. Rozróżniliśmy w Fundacji WWF 17 kluczowych surowców, na których produkcję trzeba naprawdę zwrócić szczególną uwagę, ponieważ to one najbardziej obciążają środowisko. Przybywa nam ludzi na naszej planecie, wszyscy chcą żyć dobrze, wszyscy chcą żyć godnie. Jemy coraz więcej, konsumujemy coraz więcej, coraz bardziej ciekawe, atrakcyjne usługi się pojawiają na rynku, żeby w jakiś sposób nam zapewnić pewien poziom życia. Tutaj chciałabym właśnie opowiedzieć o tym, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, które z produktów najbardziej obciążają środowisko i zwrócić uwagę przede wszystkim na te produkty mięsne, czyli tutaj właśnie produkcja łososia, krewetek, tuńczyka, wołowina, produkty mleczne, nabiał. To są te produkty, które bardzo obciążają klimat. I to są produkty, na które moglibyśmy zwrócić uwagę podczas zakupów i po prostu starać się je jak najbardziej ograniczyć. Dlaczego? Bo to jest jedna z tych indywidualnych decyzji, które będzie miało bezpośrednie, pozytywne przełożenie na ochronę klimatu, bo tak jak możemy zacząć wywierać presję na naszych dostawców energii, którzy na przykład produkują energię z węgla, to jest jedna rzecz, którą możemy zrobić dla klimatu, zwracać na to uwagę, jakby sprzeciwiać się wspieraniu cały czas tej energetyki węglowej. Druga rzecz to korzystanie z komunikacji miejskiej, a trzecia to ograniczanie spożywania mięsa. I to jest na tym poziomie indywidualnym, warto to cały czas podkreślać, te nowe nawyki mogą mieć naprawdę znaczenie dla środowiska. A tutaj przed Państwem jest taka grafika, gdzie zostało przedstawione w bardzo ciekawy sposób ślad ekologiczny poszczególnych krajów i można się przyjrzeć, jak niektóre kraje są takie o wiele większe niż niż ich kontury, które znamy z normalnych, regularnych map świata. I tutaj chciałam pokazać, że jedne kraje obciążają być może bardziej środowisko, inne mniej, ale to jest też związane z globalizacją. Proszę zwrócić uwagę na przykład na Chiny, które są zaznaczone czerwono, czyli one jakby tutaj w dość znaczny sposób obciążają i naprawdę odciskają jakby większe piętno na naszym środowisku. Natomiast to się dzieje dlatego, że przenieśliśmy globalnie produkcję wszelakich rzeczy w stronę Azji Południowo-Wschodniej. Stąd te kraje są tak bardzo piętnowane, że produkują tak dużo. No ale produkują dla kogo? Dla nas, czyli dla krajów globalnej północy, które swoją konsumpcją, a właściwie nadkonsumpcją też obciążają środowisko. I to, co tutaj mogę zasugerować i jakby tutaj Państwa zainspirować, bardzo ważne jest, żeby mówić do swoich uczniów i uczennic właśnie o tym, jak ich indywidualne wybory, to, gdzie coś jest wyprodukowane, w jakich warunkach jest wyprodukowane, też ma wpływ na środowisko. Jakby odsuńmy się już trochę w tej edukacji dla zrównoważonego rozwoju od takich rzeczy, które już wałkujemy od 20-30 lat, czyli na przykład, nie wiem, nie opowiadajmy o tej segregacji odpadów, tylko jakby zacznijmy mówić o tym, co naprawdę ma duże znaczenie, czyli to właśnie, jakie rzeczy konsumujemy, to w jaki sposób żyjemy, jaki styl życia prowadzimy, ma znaczenie dla planety. Nie chciałabym, żebyśmy wracali do normalności po tej pandemii, bo tak jak widzicie właśnie na tym rysunku, wracanie do normalności, do tego, co było sprzed pandemii, to nie było normalne i to było problemem. Więc zachęcam do tego, że oprócz tego, że coś ciekawego się dowiemy podczas lekcji z edukacji ekologicznej, podczas jakichś zajęć, jak właśnie produkowane są nasze ubrania, jak jest produkowane, w jaki sposób powstają rzeczy, z których korzystamy na co dzień, zachęcam bardzo do tego, żeby się angażować lokalnie, żeby budować tą presję społeczną, żeby gromadzić się wokół tych tematów, które są związane właśnie z niezrównoważoną produkcją różnych rzeczy, z których korzystamy na co dzień.
zachęcam do podpisywania petycji, bo to ma znaczenie i to wywiera presję konsumencką na firmy, na korporacje, ale też tak jak tutaj widzicie na zdjęciu, byłam uczestniczką jednego z marszów klimatycznych, tu akurat zdjęcie z zeszłej jesieni, z Katowic. Wspierajmy te wszystkie ruchy, które mają odwagę wychodzić na ulicę i mówić głośno, że to się im nie podoba. Dlaczego? Bo też w taki sposób możemy wyrażać swój sprzeciw i to, że nie zgadzamy się na to, jaki ten świat jest, a wiemy, że za tym, jaki on jest, stoją decyzje po prostu rządzących. I myślę, że w tej edukacji dla zrównoważonego rozwoju jest też bardzo ważne, żeby mówić o tym, że w demokratycznych krajach możemy podejmować po prostu decyzje i wybierać tych ludzi, dla których troska o środowisko jest bardzo ważna. Bardzo dziękuję za uwagę.